Hola amigos, ¿qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? Co tam u was, moi drodzy, słychać? Minęła 21.30, więc przyszedł czas na jedyny na polskim Facebooku i jedyny w Polsce program na żywo Balkon 2x2 od kuchni. Dziś taki dzień trochę smutny, trochę wyjątkowy. Moja przygoda w programie dobiegła końca. Zakończyłem ją na etapie top 5 w Kolumbii. Jest okazja, żeby uczcić ten dzień szampanem bezalkoholowym, więc czemu z tego nie skorzystać? Dzień zupełnie wyjątkowy dla mnie, ponieważ zakończyła się przygoda w Masterchefie. Dzień niesamowity, ale tego szampana przecież nie będę pił sam, by mi nawet nie wypadało. Razem ze mną w mojej kuchni wyjątkowy gość. Bywa ostra, bywa słodka, na pewno jest aniołem, a zarazem diabłem polskiej blogosfery. Panie i panowie, Sylwia Ładyga. Cześć Sylwia. Cześć kochani, witam bardzo serdecznie, cześć. Dzięki za zaproszenie. Proszę, Sylwia, tym szampanem bezalkoholowym, mam nadzieję, że uczcimy nasze zdrowie, ale sami nie uczcimy, poczęstujemy tych, co są za nami i pomagają mi tworzyć ten wyjątkowy program. Za ciebie, za twoją przygodę. Dziękuję. Doskonałe. Pozwolisz, że tu postawię. Słuchajcie, jeszcze raz dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo miło. Jesteś pierwszy raz w programie na żywo. Słuchaj, serce to mi wali jak przed pierwszą randką, ale mam nadzieję, że dam radę. Mi też dobrze wali, mi też serce wali, bo dopiero co z Kolumbii wróciłem. I aż ręce drżą. Właśnie widzę opaleniznę, także powiem ci, no tak, że... taki lekko kameleon. Słuchaj, Sylwia, drodzy państwo, co jest bardzo ważne, to jest to, że to jest pierwszy program na polskim YouTubie, na polskim Facebooku, na YouTubie przyszłości, na żywo. Więc odpalamy nasze Facebooki. Ja już sprawdzam transmisję na żywo, czy ona się załadowała. Tak, już jestem. To czekaj, ja jeszcze u siebie też udostępnię. Jakbyś mogła udostępnić u siebie? Już działam. Byłoby rewelacyjnie. Czekaj, udostępniam. Jestem krzywo, ja nie wiem czemu. Dobra, u mnie już gotowe. Co dzisiaj przygotujemy? Rewelacja, tylko muszę wyciszyć mój sprzęt. O, mówię dwukrotnie. Słuchajcie, Sylwia, razem przygotujemy niesamowite danie. Będą to ceviche. O kurde. Czemu ceviche? Ponieważ chciałem zabrać ciebie między innymi w podróż do Kolumbii. Oddaję się całkowicie. To może skończymy ten program, pójdziemy gdzie indziej. Czekaj, 30 minut wytrzymamy. Ja też postaram się tyle wytrzymać później. Będzie dobrze. Dobra, przejdźmy do jedzenia, do konkretu. Tak, przejdźmy do jedzenia, a więc zrobimy ceviche dwoma sposobami. Sposób pierwszy, te piękne sężaki będziemy używać. Są to sężaki, inaczej mówiąc, z muszli świętego Jakuba. Powiem ci, skąd się kojarzę? Pamiętasz, jak w programie walczyłaś z nimi? No pamiętam. Nie przyniosły mi szczęścia, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Miejmy nadzieję, że dzisiaj szczęście ci przyniosą. Kochana, mamy też pięknego łososia. Łosoś jest o wiele łatwiej dostępny w naszych sklepach niż sężaki. Danie będziemy wykonywać metodą, którą nie wiem, czy znasz. Jest to gotowanie na zimno. Co to znaczy? Gotowanie na zimno to znaczy, że będziemy te ryby gotować poprzez użycie soku z cytrusów. Wykorzystamy pomarańcze, limonkę, wykorzystamy również cytrynę. Będziemy je marynować około 10 do 15, maksymalnie 20 minut, aby białko się tylko w nich ścięło. Znaczy już takie gotowe, pokrojone, tak? I potem w tym soku marynujemy. Tak? Dokładnie. Już nic więcej nie trzeba z tym robić? Nie marynujemy, tylko gotujemy. Jest to gotowanie na zimno. Do nich, ponieważ ceviche jest to przystawka. Przystawka typowa dla Ameryki Południowej, tam gdzie jest Kolumbia, w której miałem okazję być. I jeszcze jestem bardzo podbudowany i nabuzowany tym faktem. Powiem ci, że jestem coraz bardziej głodna, także nie mogę się doczekać, ja też jestem bardzo głodny, więc słuchaj, wykorzystamy do tego również 3 rodzaje papryk, a jako dodatek przygotujemy pyszne guacamole. Super. Słuchaj Sylwia, ja proponuję, abyś ty zajęła się łososiem. Należy... Jak pachnie? Świeżo? Świeżym. Może. A ceviche? Brzuchu mi bur. Sężaki znaczy. Super. Piękny pachną. Słuchaj, musimy pociąć na drobną kostkę. Mhm. Na drobną kostkę, a ceviche zrobimy takie carpaccio. Mhm. Co czyli o tym myślisz? Plasterki. Oddaję się całkowicie, tak jak mówiłam, i
Ty dzisiaj tu rządzisz. Wykorzystajmy ten moment. Dokładnie. Sylwia, powiedz mi, jak zmieniło się twoje życie po udziale w programie? Powiem ci tak, program nie przewrócił mi życia do góry nogami, ale sprawił, że to życie nabrało niesamowitego tempa. I to takiego tempa, że w ostatnim czasie nie wiem, jak się nazywam tak naprawdę. Sylwia Ładyga, ostra słodko. Dobrze, że mi przypominasz. Naprawdę, życie nabrało niesamowitego tempa i to, co się w tej chwili dzieje, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. A co się dzieje, Sylwia? Wiesz co, mam... W twoim świecie. Znaczy, powiem ci tak, Gary to całe moje życie, tak jak było wcześniej, więc gotuję, ale w ostatnim czasie można powiedzieć, że nie wychodzę z kuchni. Mam... Rewelacja. Tak, mam... To tak jak ja. W niedziela o 21:30 na Facebooku mój program, też nie wychodzę z kuchni. A jeszcze nawet więcej, powiem wam więcej, ze swojego mieszkania nie wychodzę. No właśnie słyszałam, że coś chorobsko cię wzięło, tak? No niestety troszeczkę jestem przeziębiony, ale zrobiłem wszystko, żeby dzisiaj być z wami. Zerkam na mojego Facebooka, patrzę, co u was się dzieje. Trochę ekran się przesunął, ale patrzymy, możecie pytania zadawać. Cały Maków jest, widzę, ze mną. Pozdrawiam gorąco cały Maków Mazowiecki. Wszystkich tych, którzy tak naprawdę trzymali mocno za mnie kciuki. Pamiętajcie o tym, że możecie lajkować cały czas i zadawać pytania mi i Sylwii. Sylwia na pewno chętnie na nie odpowie. Bardzo chętnie. Jasne. Więc czekamy na was na moim Facebooku. Ja tu kroję sężaki, widzę, że to by też dobrze idzie już z łososiem. Zabiorę to skórę od łososia, ponieważ jej nie będziemy wykorzystywać tym razem. I drobna kosteczka, tak? Tak. Proszę Sylwia, o dobrą kostkę. Im drobniejsza, tym będą nam te sewicze lepiej smakować. W kosteczkę, żebyś pokroiła. Ja swoje sążaki już prawie kończę. Będą to takie carpaccio zrobimy. Ponieważ podamy dzisiaj na dwa sposoby ceviche, przystawkę typowo dla Ameryki Południowej. Ale kochani, to, że skończyła się moja przygoda w programie, nie oznacza, że mnie w telewizji nie zobaczycie. Już jutro, od godziny bodajże 8 rano, spotkamy się razem na żywo w kuchni. Dzień dobry TVN. Mam nadzieję, że was nie zabraknie. Będziesz ze mną w kuchni TVN? Pewnie, że będę. Będziesz. Okay. Jak tylko chcesz, to wiesz. Bardzo mi miło. Natomiast ja razem... Ale, czekaj. Czyli wychodzi na to, że ja muszę dzisiaj tutaj spędzić noc, tak? Sylwia, już to ustaliliśmy te magiczne 30 minut. Dobra, słuchaj, jedzeniem się zajmujemy teraz. Dokładnie. Do nocy wrócimy po nagraniu. Więc jak wspomniałem, jutro w Dzielny TVN od godziny 8 razem z Anią Starmach coś pysznego pewnie dla was przygotujemy. Mam nadzieję, że nie zabraknie was przed telewizorami. Ja zerkam sobie na mojego Facebooka, kiedy w momencie, kiedy Sylwia kroi nam łososia, szukam pytań. Pyta się Paweł Tymiński, co wspominasz najbardziej z Kolumbii? Pawle, najbardziej wspominam jedną rzecz, o której muszę powiedzieć, to jest to, że Kolumbijczycy nie są zbyt zamożnymi ludźmi. Jednak jak po raz kolejny pokazuje nam życie, im mniej masz, tym chętniej się dzielić. Są to niesamowicie radośni, kolorowi, a przede wszystkim otwarci ludzie. Więc to wspominam najlepiej. Jeszcze mam wspomnienia, czy mało nie pamiętam, ale wiem, że piliśmy herbatę z liści konopi. Czyli ja wypiłem, a potem obudziłem się w samolocie do Polski. Mnie szybko wsadzili po zakończeniu odcinka, nie wiem czemu. No ale tak było, podobno. No ale powiedz mi, jak smakuje to? Tam czuć jakieś takie podejrzane zapachy? Czy jak to... smakuje herbata kolumbijska? No. Z liści konopi? No. Sylwia, to jest najlepszy smak w życiu. Ja myślałem, że do Polski trochę przywiozę, kolegów obdaruję, może w końcu zarobię pierwszy milion, ale to niestety na lotnisku zostałem tak przetrzepany, że zabrali mi wszystko, co miałem w imporcie do Polski. Czyli nic się nie udało gdzieś tam przemycić? No nic się nie udało, ale dla ciebie zawsze coś znajdę w swojej magicznej spiżarni. Nie mogę się doczekać. Widzę, że dzisiaj na wszystko się nie możesz doczekać. No powiem ci, że ty tak działasz. Słyszę to nie po raz pierwszy. No właśnie. Że tak działam na kobiety. Ja się nie mogłam jak magnes. Słuchaj, ja nie mogłam się doczekać, jak tutaj do ciebie do programu przyjadę. No to bardzo miło mi. A czy chciałaś wziąć udział w moim programie? Jasne, że chciałam już od pierwszego odcinka, gdzie występowałeś z mamą, później jak z Pawłem, także marzyłam o tym, że wreszcie do mnie zadzwonisz, powiesz ty dzisiaj. No tak, bo zobaczcie, jak szybko czas płynie. To już trzeci odcinek. Trzeci odcinek w mojej kuchni. Coś niesamowitego. Dopiero co pamiętam, wiele lat temu zaczęliśmy pierwszy odcinek, a już dziś jest trzeci. Sylwia, powiedz mi, co ty w ogóle gotujesz? Inaczej, ja pamiętam z programu, że zawsze mówiłaś o tym, że kochasz słodycze.
No, widać, że słodka z ciebie dziewczyna. Tak. Więc co tak kochasz najbardziej, co lubisz? Wiesz co, moją popisówką tak naprawdę są serniki, o czym oczywiście mówiłam wiele razy. Także ciacha, ciasta, słodycze, wszystkiego rodzaju właśnie słodkości. To takie moje prawdziwe popisówki, ale oprócz tego, wiesz co, kocham kuchnię tajską i kuchnię indyjską. O, opowiedz mi o tym. Tak, także kocham, lubię potrawy szybkie, które można przyrządzić w łatwy, szybki sposób, ale fajnie doprawione. Czyli takie orientalne smaki. Ja czyli wiesz co, z takiej kuchni może tajskiej, indyjskiej, na pewno użyjemy kuminu dzisiaj do naszego guacamole. No to używam bardzo często w kuchni indyjskiej. O. Wiesz co, mi się marzy w ogóle podróż do Tajlandii. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się zwiedzić Tajlandię. Słuchajcie panowie, więc jeżeli macie wolny bilet do Tajlandii, to Sylwia chętnie poleci. Tak, ale mogę nawet lecieć w tym roku jeszcze. Jeżeli tylko bilet się pojawi, to możemy lecieć nawet w grudniu. To czekamy na moim Facebooku na wszelkie propozycje Sylwii do Tajlandii. Ale nie na zawsze, bo nie, no tak na... A Sylwia, Tajlandia jest znana między innymi z tego, że jest tajki dobrze masują. Czy ty dobrze masujesz? Słuchaj, może zaraz się zrobię czerwona jak burak, może porozmawiamy. Nie przejmuj się, mamy 2 kg make-upu na twarzy, więc nie będzie widać. Słuchaj, może o tym masażu to porozmawiamy po programie, tak jak już tam, wiesz. Ale to oferta? Czy ja mogę przetestować, a potem wam powiem, czy warto do Tajlandii, czy nie warto. Słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale wkupujemy się coraz bardziej. No widzisz? Ja myślałem, że samo to, że się zaproszę do mojej kuchni, to już będzie dobry argument. Słuchaj, chciałeś, żeby było ostro? Chciałem. No to czy masz chcę? Ostro. No to chcę cały czas. Masz ostro. Słuchajcie, my to sobie miło rozmawiamy. Musimy szybko ugotować nasze sężaki i nasz łosoś. Krój, nie przejmuj się zupełnie. No co? Tu mam łososia pokrojonego. Tak, więc wlewamy do niego sok z wyciśniętej pomarańczy i cytryn. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zamieszamy i odstawimy na 10-15, maksymalnie do 20 minut, żeby białko nam się pięknie ścięło. Mhm. Kontynuuj sobie, nie przerywaj. Możesz wziąć moją paprykę i również ją ściąć. Proszę bardzo, poimczy na paprykę. Ja w tym czasie jeszcze... Tak, możesz zabrać. Ja w tym czasie jeszcze przygotuję więcej soku do naszych sężaków. Sężaki, z tego co powiedziałaś, najmilej nie wspominasz programu. Co się wydarzyło? Opowiedz nam o tym. Wiesz co, możemy zrobić z tego ukrytą prawdę. Kurczę, no chyba to nie był mój dzień tak naprawdę. No tak jak mówiłam, kocham słodkości, kocham desery, kocham kuchnię orientalną. Tutaj musiałam się zmierzyć z owocami morza i no nie poszło tak jakbym chciała. Ale program wspominam bardzo miło. Bardzo miło, była to najbardziej szalona przygoda w moim życiu. Najfajniejsza przygoda w moim życiu do tej pory tak naprawdę. I no co, na samo wspomnienie powiem ci, uśmiecham się od ucha do ucha, bo poznałam tak fantastyczne osoby, spędziłam tak fajne kilka tygodni. No, że, no jakby nie było, gdybyśmy obydwoje się na castingu do tego programu, której nazwy nie wolno nam wymówić, nie wzięlibyśmy udziału, to ja bym teraz nie gotował w swojej kuchni, bym nie była razem z tobą. Właśnie. Czyli jednak warto brać udział w takich programach. Słuchaj, ale nie wiem, czy wiesz, ale to przez żołądek do serca, my jak tak razem dzisiaj gotujemy, tu gdzieś jakieś ten, to wiesz. To jest, że do twojego serca. Mamy twoją poznałam już. Robi się rodzinnie. Mamusiu, pozdrawiamy serdecznie, bo moja mama ma Facebooka i ogląda, więc jest na pewno dumna, że jest taką piękną synową ewentualnie będzie miała. Moja mama też ogląda. Zobacz, że tam się robi rodzinie i mamy święta idą. Słuchaj, mamy tu taki ręczniczek świąteczny. Tak mamy, coraz bardziej klimat świąteczny nam się robi tutaj. Tak, ja w tym czasie, jak Sylwia kroi nam pięknie te nasze papryki, zerknę na mojego Facebooka, pamiętajcie o tym, że cały czas możecie zadawać pytania. Jest nas już ponad 201 osoba, ta jedna jest bardzo ważna, bo nam podbija licznik na 202 osoby już. Czytam pytanie, Adrian pyta, czy żułem liście koki? No drogi Adrianie, samych liści jako liści nie żułem, były inne atrakcje, natomiast herbatę z konopi jak najbardziej piłem. Ocieram się z potu, czemu kochani, bo stojąc przy tak ostrej kobiecie, no... Nie sposób się nie spocić, chciałem powiedzieć. Przepraszam na emocje. Nie spocić. Sylwia, gotujemy dalej, zupełnie tym się nie przejmuj. Mam nadzieję, że się nie zmoczysz. Nie zmoczę się, spocę się co najwyżej. Kochani, lecimy dalej. Do naszych sewiczy potrzebujemy również paprykę czerwoną, którą w tej chwili pokroję w kostkę. Wiesz, tak powiem, cebulę. Tak, paprykę ty kroisz, ja jak z kraju
cebuli, kroję cebulę. Mógł być kraj buraka, bo buraki smakowały zawsze szefowi Michelowi, którego serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że ogląda. Szefie, zapraszam do mnie do kuchni 2x2, na balkon 2x2 od kuchni. Szef obiecywał w programie, że przyjdzie. Jakoś szefa nie widzę, ale zapraszam serdecznie. Kroimy to naszą... Zobaczcie, jak to pięknie nam się od razu kroi w kosteczkę nasza cebula. I co, i zarówno do sążaków i do łososia będziemy dawać cebulę czerwoną, tak, czy jak? Tak, kochana, będziemy dawać cebulę czerwoną. Czym rozróżnimy te dwa smaki? No właśnie. Proponuję, żeby do jednych sążaków, pozwolę ci wybrać nawet, jako mojemu gościowi wyjątkowemu. Tak, jeszcze żaden gość nie wybierał, aby było ich tu aż dwoje przed tobą. Całe tłumy to kuchnię odwiedzają. Czuję się wyjątkowa. Tak. Sylwia, masz do wyboru miętę i kolendrę. Miętę możesz czuć, albo już czujesz. No. Więc co wybierasz? Wiesz co, ja mam łososia, to ja wybieram kolendrę. Dobrze. Może być? Jasne, więc ty dodasz do swoich sewiczy kolendrę, tak? Powiedziałaś? Kolendrę. Dobrze zapamiętałem? Super. Ja już mam cebulę pięknie pocięto, możemy tutaj przerzucać, bo będziemy razem gotować. Kochani, a przepis ten, który robimy z Sylwią, znajdziecie oczywiście na mojej stronie internetowej szymonczerwiński.com, na którą Wam serdecznie zapraszam, ponieważ już od przyszłej niedzieli, jakby nie było, w telewizji mnie widzieć nie będziecie, w tym programie, w innym, mam nadzieję, że tak, nie, szczegóły niebawem. Natomiast na moim fanpage'u i na mojej stronie zawsze możecie mnie oglądać, jak Wam będzie smutno i przykro, możecie do mnie się odezwać. Widzę, że doskonale Ci idzie Z papryką, więc czy proponuję jeszcze jedną żółtą. Masz tam jeszcze tego więcej gdzieś tam pod ladą? Nie. Mam dużo więcej rzeczy, ale zobacz, jakie mamy piękne trzy kolory. Tak. Nie? To jakoś flagę nam przypomina. Fajnie to będzie wyglądać. Ja się nie mogę doczekać. Powiem Ci, że w brzuchu mi tak strasznie burczy. Tak strasznie burczy, że ja mam nadzieję... Nie może Ci burczy, powiedzą, że Cię nie karmię zupełnie tutaj. Zaprosiłem, nie nakarmiłem. Rzeczywiście, nie nakarmiłem, bo Ty żyjesz miłością, mówiłeś wcześniej. Ja żyję miłością, ja żyję powietrzem. Ja powiem Ci, ja jestem ostatnio na takich wysokich obrotach, że ja tak naprawdę nie mam czasu ostatnio obiadu zjeść. Tak usiąść, zjeść sobie ciepły obiad. Nie mam czasu. Naprawdę nie mam czasu. To, co się dzieje ostatnio w moim życiu, to jest prawdziwe szaleństwo i no ja mam nadzieję, że dalej tak będzie. Jasne. Zerknąłem szybko na mojego fanpage'a, bo jest bardzo ważne od Was pytania. Ula, o ile dobrze zapamiętałem, zapytała Sylwia Ciebie. Tak. Sylwio, kiedy będzie książka ze słodkościami? Słuchaj, w przyszłym roku są piąte urodziny mojego bloga w lipcu. A powiedzmy blog, jak się nazywa, gdzie możemy go znaleźć? Tak, blog się nazywa Ostra na Słodko. W lipcu będą piąte urodziny i mam nadzieję, że już wtedy pochwalę się swoją książką. No trzymaj mocno, mocno kciuki. Będzie to książka nie tylko ze słodkościami, ale będzie ona słodko-ostra. Tyle mogę zdradzić i mam nadzieję, że naprawdę na piąte urodziny w lipcu już się nią pochwalę. Słuchajcie, Ania w programie powiedziała, że Kolumbia to jest również awokado. Rzeczywiście ja zwiedziłem targ kolumbijski i tam było mnóstwo awokado. Ciekawostek, co jest w Kolumbii, to jest to, że w Kolumbii nie wolno dotykać awokada. Znaczy, że jak stoi, ja się ten upał, który od ciebie bije, przetrę. Nie, słuchajcie, potem się... Ale to nie ta sukienka taka krótka, nie? Że jakbym wiedziała, to bym ubrała coś dłuższego, nie? Wiedziała, co ja teraz widzę. Sukienki na pewno nie widzę. Kurę. Sylwia. Słuchajcie, więc w Kolumbii nie wolno dotykać awokada, jak się je kupuje. Natomiast Ania powiedziała w programie, że co wyróżnia kolumbijskie awokado, to jest to, że peska w nim pyka. Ja dziś dołożyłem wszelkich starań, żeby zdobyć takie właśnie kolumbijskie awokado i nie wiem, czy to usłyszycie. Jak pyka. Pyk, pyk, pyk. To serce Ci pika. Przy Tobie to bije. Potrzebujemy naszego awokada do tego, żeby zrobić guacamole. Sylwia, powiedz mi jeszcze, czy planujesz otworzyć restaurację? Takie pytanie pojawiło się na moim Facebooku. W ogóle Sylwia jest z Krakowa, natomiast jest coraz częściej w Warszawie niż w Krakowie. Tak, ja dostałam dzisiaj propozycję od Szymka, żebym się przeprowadziła do Warszawy i tę propozycję przemyślę. Żebym sobie palca nie odciął. Przemyślę tą propozycję, obiecuję. Myśl. Tak, słuchaj, może się okazać, że w przyszłym tygodniu powiem, że jestem sąsiadką. Także zapukam z jakimiś tam, nie wiem, babeczkami na przywitanie po sąsiedzku albo cukier pożyczyć. To ja też zapukam. Po sąsiedzku oczywiście, no Sylwia, no
Nie wiem, o czym ty myślisz. Ja nie wiem, o czym ty myślisz, słuchaj, moja mama to ogląda. Moja też, no przecież mówimy o pukaniu po sąsiedzkim, a sąsiada puka, przychodzi po sól i tak dalej. Czekaj, jakie było pytanie? Czy prawie otworzyć tak, restaurację? Takie pytanie otrzymaliśmy na moim fanpage'u na żywo od naszych widzów. Wiesz co, ja tak jak mówiłam od samego początku, ja jestem na słodko, zdecydowanie na słodko. I... Czyli kawiarnia. Tak, kawiarnia, cukiernia. Kawiarnia, przytulna cukiernia, gdzie tak naprawdę już od progu będzie wszystkich witał gości. Twój uśmiech. To też, ale oprócz tego, wiesz co, zapachu kochanej wanilii. Ja strasznie lubię zapach wanilii. Tak, i mam nadzieję, że właśnie taka przytulna, dosłownie 3-4 stoliczki, absolutnie nie chcę wielkiej cukierni, przytulna, gdzie codziennie będziesz mógł zjeść inne ciasto, codziennie będziesz zjeść inną kawę wypić, innych słodkości. Przy okazji kawy pozdrawiamy Anię Kułyk Kawę. Tak, Ania, pozdrawiamy. Ma takie imię, że aż nazwisko, że ciągle wszędzie można powtarzać. Kochani, ja do awokado dodaję sok z wyciśniętej limonki, dlatego żeby nam awokado nie czerniało. Brawo. Widać, że w tak, tym programie... Ale się na tym znam. Że w tym programie byłaś nie przez przypadek. No, Sylwia, zaskakujesz mnie na każdym kroku. Ja mam nadzieję, że jeszcze nie jeden raz cię zaskoczę. W mojej kuchni? A nie tylko. Zobaczymy. Ja ciągle te 30 minut podtrzymuję. Dobra, co teraz z tymi paprykami? Kochana, papryki... Zmiana tematu. Mówimy cały czas o kuchni. Oczywiście, Sylwia, jakby nie było, to co rozmawiamy, mówimy o kuchni, ma tu żadnych podtekstów, czy w ogóle jakiegoś... Nie, ja wiesz co, absolutnie tego tak nie odebrałam. No to się bardzo cieszę, żebyś... Ty masz poczucie humoru, ja mam poczucie no właśnie, humoru, mamy także tutaj sobie żartujemy, możemy, wiesz. No właśnie, żeby to ktoś źle nie odebrał nie, tego. Nie, absolutnie, mam nadzieję, wszystko nie. jest w żartach i oczywiście bez podtekstów, jak pukamy, to tylko do sąsiada, do drzwi. W żaden inny sposób. Po cukier. Dobra, co z tymi paprykami? Słuchaj, papryki lądują nam tutaj, gdzie mamy... Wszystkie razem. Tak, wszystkie razem. Nie ma najmniejszego z tym problemu. Ja tu przemieszam nasze awokado, które potrzebujemy do guacamole. Do guacamole wezmę widelec z mojej magicznej szuflady, rozgniotę... O, albo ty rozgniecie. Ja rozgniotę. Ty rozgniesz, a ja w tym czasie... Zobacz, znalazłem mango. Może mango dodamy jeszcze do sewiczy? Co ty sądzisz? Ja bardzo lubię mango. Okej. Okay. Zwłaszcza soczyste. Ja poruszę tu łyżkę. Więc czy widelcem, czy łyżko, czym ci wygodniej. Ja rozkroję skórkę z naszego mango. Powiedz mi, co ty zapamiętałeś z tej Kolumbii? Jakie smaki? Co tam najbardziej ci smakowało tak naprawdę? Bo w programie widzieliśmy, że próbowałeś wołowinę, tak? Jasne. W ogóle pozdrawiam serdecznie kolegę Jose. Jose z restauracji, w której miałem okazję być. Pamiętam z Kolumbii przede wszystkim niesamowity smak, zapach i smak właśnie kumin, awokado. Bardzo dużo jedzą wołowiny, dlatego ja też podjąłem się zrobienia wołowiny. Niestety szczęście nie było po mojej stronie tym razem. No i nie do końca mi to wyszło. Natomiast jak najbardziej miło wspominam pobyt w Kolumbii. Słuchajcie, mój fanpage cały czas jest. Patrzę, co się dzieje. Kuba Golba, serdecznie cię pozdrawiam i całą twoją klasę z Makowskiego Gimnazjum. Maków pozdrawiam. W ogóle ja mieszkam, pochodzę z tak wspaniałego miasta, jakim jest Maków Mazowiecki. Ludzi, którzy trzymali za mnie kciuki od samego początku. Więc wszystkich makowiaków serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to, że we mnie wierzyliście i trzymaliście za mnie kciuki. Jak widzicie, moja przygoda z Masterchefem, powiedziałem słowa, którego nie wolno im powiedzieć, jeszcze się nie kończy, dopiero się tak naprawdę zaczyna, tak? Mam swój program, którego mam nadzieję, że będę kontynuował i wy będziecie razem ze mną oglądać. Ja jutro, Sylwia, idę do Dzień Dobry, jak wiesz. Co tam, będziesz dobrego gotował? Wiesz co, jeszcze nie wiem, co dla mnie moja sympatyczna Ania wymyśliła. Aniu, pozdrawiam, wiem, że oglądasz. Jutro się widzimy na live'ie. Powiedz mi, jak tam jest w ogóle w tym programie? Mam się czegoś obawiać? Mam jakoś się stresować? Nie, powiem ci, że w programie jest tak fajna atmosfera, wszystko na luzie tak naprawdę, tutaj absolutnie się nie ma czego obawiać. Gotowanie tak naprawdę tam to sama przyjemność. I ja tu zerkam. No, ja akurat robiłam z Anią lasagne,
Potem się zajadali wszyscy tą lasagną, tak? Brawo. Mam nadzieję, że u was będzie dokładnie to samo. Naprawdę fajne. Naprawdę fajnie. Nie ma takiego stresu, wiesz co, tak jak tutaj mieliśmy 60 minut na przygotowanie dania, a tam wszystko na luzie, spokojnie sobie gotujesz. Zobaczcie, jak pięknie, mam ręce ubrudzone, ale zobaczcie, jak pięknie już łosoś zaczyna się ścinać, nie? Robi się biały. Robi się biały, znaczy to oznacza, że gotuje się właśnie teraz na zimno. Jeszcze parę minut temu łososiowi potrzeba. Ja, kochani, chciałem przypomnieć, że na moim fanpage'u był konkurs na najlepsze ciasto. I właśnie dzisiaj, na zakończenie programu, dowiemy się, kto zwyciężył, a nagroda jest nie byle jaka, ponieważ będzie to coś z Kolumbii. Co? Za chwilę się dowiecie, bo Kolumbia jest znana nie tylko z tego, że ma dobre jedzenie, z tego, że tam duży biznes kwitnie, ale również z tego, z czego znana jest nasza wspólna znajoma, Ania Kołyk-Kawa. Aniu, w ogóle trzymamy za siebie mocno kciuki. Tak, trzymamy mocno. Razem. Mam nadzieję, że skoro nie ja i nie Sylwia, to ty zostaniesz właśnie piątym polskim, słowa którego nie mogę powiedzieć, zwycięzcą tego programu. I ją serdecznie pozdrawiamy, więc skoro mówimy o Ani, to powiemy teraz o kawie, bo Kolumbia znana jest również z kawy. Doskonała kawa. Ja jestem zakochany w kawie kolumbijskiej. Teraz tylko taką kawę piję, wiesz? No. Super. Ale powiedz mi, można ją gdzieś kupić normalnie w Polsce? Na pewno u moich przyjaciół w Warszawie jest palarnia Café Republica, ale dobrze pamiętam. Mhm. Oni bardzo dobrą kawę palą kolumbijską. Na pewno można, natomiast trzeba o tym pamiętać, że kawy, które kupujemy standardowo w Polsce, w sklepach, są to kawy przemysłowe. Kochani, zerkam na mojego Facebooka, bo zadajecie mnóstwo pytań. Pytacie o Bezę. Beza będzie jak w każdym odcinku. Beza jest moją rzeczą rozpoznawalną. Ręcznie ubijam. Mam nadzieję, że te zdolności też się dzisiaj przydadzą. Bez podtekstu. Ja o niczym nie pomyślałam. Myślałam tylko o Bezie. Właśnie. Słyszałam, że masz robić właśnie taką mistrzowską podobno. Takie ploty chodzą. Także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj spróbować. Mam taką nadzieję również. Sylwia. O, bardzo ciekawe pytanie właśnie dodałem. Czy wydam swoją książkę? Kochani, ja obecnie pracuję, tak jak widzicie, nad programem, który jest realizowany. Następnym krokiem po zrealizowaniu tego programu będzie wydanie mojej własnej autorskiej książki, w której znajdziecie również przepisy z tego, co tutaj na żywo gotujemy. Więc jak najbardziej program, który jest teraz na Facebooku, pierwszy program w Polsce na żywo i jedyny, niedługo będzie również na YouTubie, ale nad książką również zaczynam niebawem pracę, ponieważ ja mogę zdradzić, no chyba to potwierdzisz, że udział w tym programie raz, że otwiera drzwi, które do tej pory były zamknięte, dwa, że przede wszystkim nas otwiera. Tak. Ja chciałbym też pokazać, jakbym mógł prosić operatora bliżej, tu jest kolorowa bransoletka, którą mam z Kolumbii. I ta bransoletka każdego dnia mówi mi, kiedy wątpię, że wszystko w życiu jest możliwe. Skoro byłem tam, skoro byłem w Kolumbii, znaczy, że wszystko jest możliwe, tylko moje wewnętrzne ograniczenia powstrzymują mnie przed tym, żeby zrobić krok do przodu. Kochani, co jeszcze ważnego? Chciałbym serdecznie pozdrowić Patrycję Szumilewicz, która pisze do mnie na fanpage'u. Patrycja, pozdrawiam serdecznie. Napisz mi, jak widzisz ten przepis, czy lubisz sężaki, czy lubisz łososia. My wracamy do dania, bo strasznie dużo jakoś dzisiaj z tobą rozmawiamy. Bardzo dobrze, ja lubię jakichś gości, którzy są wygadani. Chcesz peskę zasadzić i mieć w ogrodzie awokado? A wyrośnie mi z tego? Wyrośnie. No to ja chcę. No to prezent numer jeden. Słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale kobiety mają wszystko w torebkach, także pestka też się przyda. Jakby z Kolumbii. Tu mamy samo awokado, tak? Tak, samo awokado. Do awokado. Chciałbym, żebyś dodała ząbek czosnku. Dobra. Posiekany. Wiesz co, ułatwi ci życie. Możesz przycisnąć przez naszą przyciskarkę. Dodamy. Następnie dodamy magiczny składnik. Co to jest? Pomóc ci? Nie, jesteś silna dziewczyna. Silna jestem. Chyba mi musisz pomóc, ale wiesz. Może ja przejmę, pałeczkę. No jeszcze byś mnie musiał objąć i co by to było? No właśnie, byłyby jakieś podteksty. Dokładnie. Na objęłowanie przyjdzie czas. Zobacz, silny byczek. No. El Toro po hiszpańsku. Tak w Kolumbii mówili El Toro. Dobra, ja już z tym sobie to zapamiętałem z Kolumbii, El Toro. Zerkam także, zapraszam mojego fanpage'a.
co tu się dzieje. Widzę, że mnóstwo pozdrowień. Kuba, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz nie ma za co. Kochani, jak piszecie w kółko mi o cały czas, bardzo miło mi jest z tego powodu, o bezie. Ja w bezach jestem mistrzem, co już udowodniłem w programie. A ja potwierdzę. Tak. I bezy będę robił. Możecie na mojej stronie te bezy oglądać, a przede wszystkim już niebawem, mam nadzieję, będziecie mogli je zjeść. Ponieważ no, latem na wiosnę są plany, żeby może też jakoś kawiarnio czy małym bistro ruszyć, ponieważ ten program daje możliwości uwolnienia swoich marzeń. Zgadza i przede wszystkim się. Ich spełniania. To akurat potwierdzam. Tak. Będzie, że ja mam taką długą listę marzeń. Każdy po kolei staram się spełniać. Program był jednym z tych marzeń, książka będzie następnym. Jakie jest tylko książka? Książka, tak. Restauracja, wspominałaś o tym. Książka, kawiarnia, podróż do Tajlandii. Jest tam cała taka lista. To już ja tak sobie odkreślam. Wspominam, że szukamy biletu do Tajlandii, tak, dla Sylwii. Szukamy biletu, jak tylko bilet się znajdzie, to od razu jadę. Potem będzie książka, potem będzie kawiarnia, także cała jest taka lista i wiesz co, i staram się te marzenia spełniać po kolei i to się udaje. Słuchaj, teraz do naszych guacamole dodamy garść czerwonej cebuli, która nam zaostrzy danie. Guacamole nie będą istnieć bez naszego zioła wyjątkowego, który się nazywa kolendra. Kolendra, łosoś nam prawie już doszedł, kochani, bo widzę, że na fanpage'u Viola Tracz pyta, Szymek, co z łososiem? Łosoś się gotuje na zimno, Viola, dochodzi, białko się pięknie nam ścina, zobaczcie, właśnie w soku z cytrusów. Tu postawię, żebyście pamiętali, że ten łosoś jest, sężaki również się pięknie nam ścinają w soku z pomarańczy. Za chwilę będziemy ich używać. Tu go przestawię. Ja tylko powiem, że dodaliśmy tutaj dla zaostrzenia smaku troszeczkę mojej ulubionej czereśniowej papryki, która w Polsce rzadko występuje, ale jest przepiękna. Mogliśmy dodać jakieś bardziej kolumbijską habanero, czy jej pochodną. Jeszcze z Kolumbii pamiętam to, że jak byłem na targu, muszę wam to powiedzieć, było jedno stoisko, gdzie było przepięknie mnóstwo papryk. Wszelkie rodzaje, przeróżne kształty, których my tu nigdzie nie spotykamy. Potrzebujemy naszego zioła magicznego. Tak. Ja tu przedstawię to. Już nam ścinam, poproszę cię o posiekanie zioła, czyli kolendry. Słowo, które mi dzisiaj ucieka bardzo często z głowy. Jakbyś mogła więcej posiekać, dlatego że dodamy do tego i do guacamole, i do naszych ceviche. Dobra. Przyspieszamy tempo. Dodałaś kuminu? Nie, jeszcze nie dodałam. Słuchajcie, ważne jest bardzo, magiczny słowacki guacamole to właśnie jest kumin. W Polsce bardzo często zapominany, bardzo wielu szefów kuchni nie dodaje kuminu, natomiast on tworzy całą barwę smaków i aromatów w guacamole. Więc o tym trzeba pamiętać. Jeżeli ktoś nie dodaje kuminu, to nie jest guacamole, tylko produkt guacamole podobny. Mhm. Tak mi się wydaje. Zaraz zerkam na mojego Facebooka. Pyta Patryk, ile kilogramów cytryn? Patryk, tyle, ile jesteś w stanie udźwignąć. Ja jestem silny El Torro, więc dużo dźwigam cytryn. Tak naprawdę 3-4 cytryny. Chodzi, kochani, o to, że sok musi zakryć nasze owoce morza, czy sężaki, tudzież łososia. Siekamy, Sylwia, siekamy. Ja już to biorę na bok. Będziemy za chwilę pomalutku nasze talerze wykładać. Kochani, tu mamy łososia. Jak widzimy, pięknie się ugotował na zimno. Dodamy go do naszej sałatki. Tu cebuli nie dodawaliśmy jeszcze, więc możemy dodać trochę cebuli, trochę czosnku, żeby nam smak zaostrzyć i nasz łosoś. Ja się tu odwrócę, żeby go odcedzić z soku. Tak. Tak westchnąłem, bo powiem szczerze, że jak oglądałem przed chwilą moment, kiedy odpadłem, to mi się łza zakręciła w oku, wiesz? Ale powiem ci, że mi też. Było mi bardzo przykro. Znaczy ja trzymałam za ciebie mocno, mocno kciuki. Dalej będę zresztą trzymać. Dziękuję ci, kochana. Tak samo jak za Anię, tak jak już mówiliśmy wcześniej. I ja mam Ania.
Tak. Wiesz co, ja mam nadzieję, że te dalsze marzenia będą ci się spełniać i to, co tam sobie zaplanowałeś, no to wiesz, no to ja będę trzymać kciuki. Będę trzymać kciuki, będę cię obserwować. Pamiętaj, jesteś pod moją obserwacją. O, Sylwia, miło mi bardzo. I wiesz co, i nie popuszczaj. Ja nie popuściłam i tak jak mówię, jestem dobrym przykładem na to, że marzenia się spełniają. I wiem, że ty też. Bo marzenia trzeba spełniać. Ja powtarzałem cały czas w programie, że marzenia trzeba spełniać. Ja tylko się wytłumaczę, bo troszkę jest mi głupio, że taki chłop jak dąb, łza mu się zakręciła w oku podczas momentu, kiedy pożegnałem się z programem. To były tak wielkie emocje, tak było mi przykro, że przez własną głupotę, stratę poczucia czasu, którą miałem, nie zawalczę już więcej o finał programu, w którym brałem udział. Kochani, wymieszałem w międzyczasie łososia z naszymi dodatkami. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mamy piękne kolory. Łosoś o kolorze łososiowatym. Mamy paprykę. Czerwoną, żółtą, zieloną. Więc to jest przepiękne. O, właśnie widzę na moim fanpage'u. Marzena mi gratuluje. Marzenko, dziękuję ci serdecznie. Pozdrawiam gorąco. Jest mi bardzo miło. Dla mnie to jest wielka rzecz, być w piątce najlepszych kucharzy. A dla ciebie? Wiesz co, dla mnie w ogóle dostanie się do czternastki to było coś wow, to było spełnienie tego marzenia i to już był ogromny sukces tak naprawdę. I... Tak, nie zapominajmy o tym, bo to jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dokładnie. Jakby nie patrzeć, apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie wszystko, okay. Bo trochę ja potrzebuję, również zachłanna jesteś moja koleżanko, wszystko dla siebie byś wzięła. Podziel się ze mną czasami. Wspominałem wam o mięcie, więc zrywam piękne liście mięty, które wyhodowałem w swoim ogrodzie na moim balkonie 2x2. Hodowałem całe wakacje specjalnie do tego programu. A coś tam jeszcze hodujesz, czy tylko miętę? I Sylwia, tylko... przyjdzie taki moment, że cię zaproszę na balkon 2x2 i wtedy odkryjesz, co tam jeszcze jest. Dobra, trzymam za słowo. Tak, siekamy miętę dosyć drobno. Słuchajcie, jeżeli chodzi o siekanie ziół, co jest bardzo ważne, to jest to ważne, że trzeba takie... na mać. Medyk na plan. Właśnie sobie odciąłem kawałek palca. To jest program na żywo. Krwi nie pokazuję. Poproszę papier, chusteczkę, cokolwiek innego. Takie rzeczy się zdarzają. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Więc teraz będę cię poprosił, żebyś mi pomagała. Będziesz szykać, proszę bardzo. Takie rzeczy się zdarzają. Ja mam nadzieję, że ja sobie coś nie utnę nikomu. Szalalala. Tak kończyliśmy. Siekaj, moja droga. Dodałaś tu kuminu? Dodałam kuminu. Dałaś tu kuminu. Jak widzicie, w tym programie jest wszystko na żywo. Krew, pot. Łzy. Łzy były, jak siekałem cebulę. Super. Jak posiekałaś, to cię przeproszę, żebyś wróciła swoje stanowisko. Sięgamy talerze. Zobaczymy, czy je sięgnę. Ale powiedz mi, to guacamole jeszcze coś solimy albo... Tak, dodałem do was chwilę sól i pieprz. Ja, tak? Jak najbardziej. Mamy sól i pieprz. Jakbym cię, widzisz, tak, jakby nie było, stałaś się moją prawą ręką w tej chwili. No, widzisz? W tym czasie zerkam na Facebooka, co się dzieje. Szymek, jesteś wielki, pisze do mnie właśnie teraz Agnieszka, o ile tego nie przekręciłem. Agnieszko, dziękuję bardzo, pracuję nad tym, żeby być troszeczkę mniejszym. O to chyba chodziło jej. Nie o to, uwierz, że nie o to. Jeśli mogę, to medyka poproszę jeszcze o zmianę opatrunku, bo krew aż buzuje, widzisz? Co narobiłaś? Krew buzuje mi w palcach. Słuchaj. Chciałaś ostro? Jest. Jest ostro. Sól i pieprz tutaj leci. Kolendrę dałaś, kumin dałaś. Dałam kumin. Rewelacja. Sól, pieprz. Czosnek, również, czosnek, cebulka, tak, awokado. Również do naszego ceviche proszę cię, żebyś dodała. Dobrze. Już wykładamy szybciutko nasze danie. To nam nie będzie chwilowo potrzebne. Skoro Ameryka Południowa, to nie może zabraknąć naczosów, które właśnie dodamy do naszych talerzy. Okay. Przemieszaj, łyżkę potrzebujesz. No właśnie, łyżkę potrzebuję. Zobacz, stałaś się bohaterem tego programu. Ale wiesz co, absolutnie nie chcę tutaj cię wygryźć, żebyś tak sobie nie pomyślał. Myślisz, że przypadkiem się sobie palec odciąłem? Dobrze, że palec. Tu się nie... Mango. Mango będziemy, się do czego? Mango będziemy dawać do naszych sężaków. W tej chwili zacznę już pomalutku nasze danie wykładać. To wygląda tak obłędnie, że ja naprawdę tak, nie mogę. Tak, a smakuje doczekać. Jeszcze lepiej. Prawo ręko, lewe nie używam, bo lewa jest trochę krwista, a to nie stek, jak w Kolumbii krwisty, tylko owoce morza. Jak widzicie sami, no, krew się leje podczas takich programów. Delikatnie wykładamy nasze sężaki, nasze carpaccio z sężaków. Staram się wybrać jak najładniejsze kawałki. Słuchaj, co będę chciał jeszcze, co potrzebował? Weź mi
delikatnie zmiażdż pieprz. Do czego będziemy go używać? Do naszych sężaków. Do naszych sężaków będziemy używać pieprzu. Ja tu dodaję już delikatnie na czosy z boku. Pięknie to wygląda, obłędnie. Pięknie to wygląda, zobaczcie kochani. Tutaj damy guacamole. Do naszej guacamole. Lubisz guacamole? Lubię guacamole, bardzo lubię. Ja guacamole uwielbiam. Ja tak jak mówiłam, ja lubię poznawać takie właśnie smaki inne, więc... Zupełnie inne. Tak, więc trafiłeś dzisiaj... Twój gust. Tak. Bardzo miło z tego powodu, Sylwia. Dobrze. Kochani, już będziemy pomału kończyć. Jeszcze kilka ważnych informacji. Już wykładamy nasze dania na stół. O, tu połączymy dwa smaki, zobacz. Połączymy sężaki razem z rybą. Super. Mamy pierwszy talerz już przygotowany, jeszcze nieskończony. Zobaczcie, opruszymy to wszystko grubo w moździerzu. Powinienem, moździerza się jeszcze nie dorobiłem. Czekam na moździerz, jakiś prezent na święta od Mikołaja, jak najbardziej mile widziany. Mamy pierwsze podanie. Drugie podanie, już tylko troszkę talerz przetrę. Sięgnę sobie tutaj po ring. W ringu możemy wyłożyć. Zobacz. Wyłożymy pięknie w ringu nasze ceviche. Pachną nieziemsko, cytrusami. Pachną morzem, owocami, nie? Jak tak. uważasz? Powiem ci, że dość, że to wygląda super, to naprawdę zapachy ale tutaj są te takie... kolory, prawda? Tak. Kolory są, kolory są obłędne. Delikatnie przygnieciemy. Mam nadzieję, że się nam to nie rozsypie. Dbamy o to, żeby talerze wyglądały atrakcyjnie. Uwaga. 3, 2, 1... Ta-da! Tak jak już mówiliśmy, program jest na żywo. Idzie jak się chce. Och, kochani, widzę, że pytacie na Facebooku, kiedy krwisty sernik. To chyba pytanie do ciebie, sernik? Kiedy krwisty sernik. Sernik? Tak. O kurczę, ja nie wiem, czy będzie krwisty. Znaczy, powiem ci tak, jak mnie zaprosisz tutaj na taką dłuższą posiadówkę. Służę krwią. Krwi mam bardzo dużo. Możemy zrobić kiedyś razem sernik. Jeżeli będziesz miał ochotę, to bardzo chętnie przyjadę. I miło zrobimy bardzo. Sobie fajny sernik. Zobaczcie, takie dwa sposoby podania ceviche. Mamy pierwsze łosoś na czos, drugie mamy piękne sężaki gotowane na zimno i sałatka na czosy, do tego guacamole. Super. Seniorita, próbuj. Ja zaczynam? Kosztuj. Poczekaj, to tak na... A masz jakiś widelec? Daj mi widelec. Tak, oczywiście mam widelec. Dostałem teraz jednorękim bandyto, jakby nie patrzeć. Czekaj. Próbuj. Próbuj i mów, jak smakuje. Ja spróbuję, jak prawdziwy kucharz, z miski. Doskonałe. Na czas guacamole. Zostaję tutaj do rana. Bardzo miło. Słuchajcie, co jest bardzo ważne, to jest to ważne, że... Nie pijesz tylko? Kurczę, pyszne. Super. Smakuje? Smakuje. To się cieszę bardzo. W domu ten przepis powtórzysz? Bardzo chętnie. Bardzo chętnie, wiesz co? I wrzucę na bloga i podpiszę, bardzo kto, miło. Kto mnie tego nauczył. Dziękuję ci bardzo, kochana. Słuchajcie, już za tydzień, czyli 27 bodajże listopada od 14 w Oleszycach gotujemy, ja razem z czwórką uczestników programu, gotujemy dla Emilki. To jest bardzo ważne. W Oleszycach was serdecznie zapraszamy do udziału w tej imprezie. Dla Emilki gotujemy. Rozwiązanie konkursu z mojej strony, najlepsze ciasto. Ciasta były rewelacyjne, za co wam serdecznie dziękuję. Najwięcej waszych lajków, bo ja już nie byłem w stanie wybrać najładniejszego ciasta, zdobył Patryk Wittstock. Tak się to nazywa. Patryku, do ciebie leci kawa, którą przywiozłem z Kolumbii. Jest to oryginalna kawa kolumbijska. Patryk, to jest dla ciebie. Kochani, cóż, Sylwia, dziękuję ci bardzo, że wzięłaś udział w tej krwistym gotowaniu. Słuchaj, ja dziękuję za zaproszenie, było mi naprawdę niesamowicie miło i mam nadzieję, że jeszcze nie raz to powtórzymy. Mi było bardzo miło gościć cię w mojej kuchni, że mogłaś tam ze mną gotować. Kochani, no cóż, jutro Dzień Dobry TVN od godziny 8 na żywo razem z Anią Starmach. Mam nadzieję, że mniej krwisto niż dzisiaj, a tobie dziękuję serdecznie za udział w programie. Ja również dziękuję. Dziękuję ci, dzięki, pa.